Drodzy, bardzo, bardzo serdecznie i radośnie witam Was w ten piątkowy poranek 28 czerwca. W poranek niezwykły, bo w poranek, który teoretycznie kończy nasz tydzień i myślę, że wielu z nas chce po tym tygodniu, w ten piątek, który zaczyna weekend, już wejść i odpocząć po tym wszystkim, co było w minionym tygodniu. A myślę, że każdy z nas w tym minionym tygodniu przeżywał różne chwile, troski, ciężary i w tej pieśni możemy dzisiaj rano powierzyć Bogu nasze życie, ten nasz kolejny tydzień. I drodzy, Słowo Boże, które wypełnia i myślę przede wszystkim jest takim wspaniałym uzupełnieniem do tych dzisiejszych słów pieśni, znajdujemy w Psalmie 28, 7 wierszu. W Panu zaufało serce moje i doznałem pomocy. Rozweseliło się serce moje i pieśnią moją będę go sławił. A w liście do Hebrajczyków w 13 rozdziale, 15 wierszu tak czytamy. Przez Jezusa więc nieustannie składamy Bogu ofiarę pochwalną. To jest owoc warg, które wyznają Jego imię. Drodzy, zaufaliśmy Bogu. Daliśmy Mu nasze życie, nasze troski, nasze radości i smutki. Bóg chce, abyśmy za wszystko, co otrzymujemy z Jego ręki, Jemu dziękowali. Dziękowali całym sobą, całym sercem, wszystkim tym, co mamy. I ta pieśń dzisiejsza tak wspaniale uzupełnia te dzisiejsze słowa, bo ona nam daje radość życia. Daje nam wszystko to, co możemy przeżywać razem z Bogiem. Chwile radosne, chwile smutne. I pomoc, która idzie od Boga, jest pomocą, która daje nam niezwykle wiele możliwości. Możliwości, aby zmierzyć się z kolejnym dniem. Możliwości, aby podziękować Bogu za tydzień, który może faktycznie był tygodniem trudnym dla każdego z nas. Może każdy z nas w jakimś stopniu trudził się, smucił, cierpiał. Ale w Bogu możemy otrzymać wspaniały dar. Dar, który może i powinien nasze serca rozświetlać. Dar, który powinien dawać nam takiego kopa, jak poranna dobra kawa. Drodzy, niechaj to Boże Słowo dzisiaj nas prowadzi. Bardzo serdecznie pozdrawiam Was z parafii Ewangelicko-Augsburskiej z Nowego Sącza. Pozdrawiam i zachęcam do tego, aby w naszym Bogu szukać wsparcia, pomocy, abyśmy mogli całym sobą, całym sercem chwalić Boga, również pieśnią. I drodzy, na zakończenie jeszcze mały bonus w postaci kolejnej pieśni, która daje nam poznanie Bożej miłości, która chce, abyśmy każdego dnia Boga chwalili i sławili za Jego dzieła, bo On jest dla nas wspaniałym Ojcem, który nas prowadzi, strzeże i błogosławi. Bogacić z całego
Zostańcie z Bogiem, niech On was prowadzi i strzeże.